mieszkania. Mareczek też ma mieszkanie, bo mu Świadkowie Jehowy załatwili i on miał szczęście, że mu Świadkowie Jehowy załatwili, bo gdyby Janeczka Sobieska mu nie załatwiła, to może ktoś by te pieniądze przebimbał, albo ten spadek z jednej babki i drugiej babki by mu to przeszło bokiem. No należy się jakieś tam socjalne, ale wiesz, nie w takim bloku, ekstrawaganca, tu mieszkał taki pijak, bo myśmy tu głosiły z 15 razy w tym samym miejscu. Ja robiłam kiedyś notatki, chodziłam z notesem i jak faceta, tu pijak taki mieszkał. Jak faceta nie było, tak. Jak jego nie było, tego faceta, to ja pisałam, że go nie ma, żeby jeszcze raz do niego przyjść do skutku, tak, żeby on był. No, Mareczek mówi, że tu żaden pijak nie mieszkał, bo on nie ma tej świadomości, że ja tu jeszcze 10 lat wcześniej na tym osiedlu po prostu głosiłam, miałam teren, byłam z braćmi starszymi, współpracowałam jako pionierka stała, wszystko mi tutaj z zaufaniem dawali, nawet za Biblię płacili, jeszcze były takie lepsze czasy. On tego nie rozumie, bo on myśli, że jak on się urodził, to się, on już jest staruszek, bo ma 40 ile tam, 5 lat, to wszyscy mają po 45 lat. Tak.